No dziś jest dzień szczególny do refleksji, dlatego że jutro zaczną się zdjęcia do tej wielkiej pracy. Ja nigdy nie pracowałem jeszcze nad takim serialem, 7 godzinnym. Więc tak jakby czuję nad sobą w Rzymie, która zawsze jest, jak się Kasia, u mnie zawsze jest, jak jestem w przededniu tych wielkich obowiązków czy i ogromnego wysiłku, ale i odpowiedzialności, to tak się człowiek czuje, jakby go łapała jakaś choroba, jest tam grypa albo coś takiego albo poważniejszego. I tak się człowiek czuje przytłoczony, jakby po prostu miał się jutro położyć do łóżka. I tak rzeczywiście też się dzisiaj czuję, dlatego że to jest coś takiego jak jakaś bardzo daleka wyprawa w nieznane i przez bardzo jakby ciężkie przewidywane przeszkody, więc jest taki jakby, myślę, lęk organizmu głównie, który się tego sposobi i tak jest właśnie w takim biologicznym jakby stresie czy strachu przed tym wielką górą jakby pracy. I jutro, powiedzmy, 9, kiedy ma być ten pierwszy klasz, kiedy ta maszyna ruszy, to wtedy następuje coś takiego jak blokowanie, jakby ta ma pęknęła i właściwie człowiek wchodzi w stan czynny, to jest stan właśnie człowieka, który już to ciągnie, który dowodzi, który istnieje, który to pcha. Słowem, jest już okres, kiedy miejsce na refleksję, na depresję czy coś, jakby, nie wiem, jest to wielkie wyzwolenie energii. W związku z tym, z drugiej strony czekam na ten jutrzejszy dzień, bo to prawdopodobnie jest coś takiego jak u chłopca, który siedzi w wojsku i nie może wytrzymać, doczekać chwili, kiedy go wypuszczą z kosza. Dla mnie to jutro będzie coś takiego, że będę się cieszył, że znowu pracuję, że jestem czynny, że robię to, co lubię robić i co jest moim. Na początek miło mi powitać w naszym studiu reżysera, pana Kazimierza Kuca i autora scenariusza, pana Krzysztofa Teodora Teplica. I chciałabym zadać panom pytanie najprostsze. Dlaczego sława i chwała? Co dla panów w tej powieści było najważniejsze? Ja? Pan. No, przede wszystkim dlatego, że jest to Jarosław Iwaszkiewicz, arcypolski pisarz, bardzo wielki pisarz, który między innymi zostawił właśnie sławę i chwały, które z taką wielką sagą, być może taką najbardziej bezpośrednią jego powieścią w stosunku do jego autobiografii czy do jego życia. I ona się jakby klasycznie nadaje na materiał, na serial, bo jest to właściwie, myślę, ostatni epicki utwór tej generacji. I są w tym, w tej sławie i chławie wszystko, co świadczy dobrze o talencie Iwaszkiewicza, a jednocześnie jest to utwór w tym sensie arcypolski, że opowiada po prostu historię sprzed jakby los pierwszego półwiecza Polski, Kresu Wschodnich. Mało penetrowany jest to jakby region i to była wspaniała okazja, żeby właśnie się tym zająć z uwagi na urodę i ważkość tego tekstu. Ja myślę, że jeszcze jest jeden powód. Iwaszkiewicza się zna w filmie, zwłaszcza jako nowelistę. To znaczy te filmy, które powstały, tam kilka ich było, to były filmy robione z nowel i uważało się, że właśnie ta powieść to jest coś nie najlepszego w jego twórczości. Taka była przecież legenda na temat tego. I mało tego, uważało się, że taka powieść w ogóle jest anachronizmem, że taki wielki, epicki obraz. Natomiast to, co właśnie tutaj Kazik powiedział, to jest książka nie tylko stojąca na równi, co najmniej z najlepszymi nowelami, ale jest to wyczyn, którego właśnie nikt nie podejmował od bardzo dawnych czasów w polskiej literaturze, żeby starać się zrobić sagę, która ciągnie się przez w końcu kilkadziesiąt lat i pokazuje kilka pokoleń i taki stara się dać obraz tego narodu, właściwie pewnej warstwy tego narodu, inteligencji, krótko mówiąc. Pan z tej wielkiej trzytomowej powieści, z tej wielkiej sagi zrobił scenariusz 7-odcinkowego serialu telewizyjnego.
Czy udało się panu zachować wszystkie wątki z powieści? Czy niektórzy czytelnicy Sławy i Chwały będą rozczarowani, że ich ulubionych bohaterów może zabraknąć? Więc to oczywiście był szalony problem. Rzecz polega na tym, normalnie jak się robi z takiej dużej powieści jakiś utwór filmowy, to się wyciąga jakieś jedno włókno i dookoła niego się buduje. Tutaj jest tyle wspaniałych postaci, wspaniałych wątków, że moją troską główną przy pisaniu tego scenariusza było, żeby zachować właściwie wszystkie wątki, tylko w ramach tych wątków dokonać jakieś tam, skondensować je po prostu, skrócić, pewne zdarzenia usunąć, ale nie zgubić tego, że to jest takie szerokie. To było tym, co mnie najbardziej niepokoiło i nie wiem, czy to się udało, ale państwo to ocenią. Sława i Chwała jest powieścią z kluczem. Wiemy, że za postaciami Sławy i Chwały kryją się prawdziwi, żywi ludzie. Czy panowie jakoś dociekaliście, kto to był, jacy ci ludzie byli? Czy sugerowaliście się wskazówkami danymi przez pisarza? No oczywiście, że tak. Jest to jak normalny obowiązek w pracy przygodowej reżysera. Zwłaszcza powiedzmy w takiej sytuacji, kiedy autor żył niedawno, żyje jego córka, która ma... jest muzeum po nim wreszcie, to jest potrzebne jako rodzaj samowiedzy. Nie po to, żeby kopiować czy podrabiać, tylko mieć jakby szerszą możliwość do fantazjowania, a jednocześnie do rzetelności w gruncie rzeczy. Autor zostawił wskazówki. Tak, to jest taka ściągawka, którą dla siebie właściwie napisał pan Jarosław. I on tutaj stara się odsyłać poszczególne postacie powieści do postaci autentycznych. No na przykład pisze, że Janusz to jest jednak autor głównie, że to jest on sam, ale również parę rzeczy zaskakujących. Na przykład tutaj opisuje on, z kogo on zrobił spychałę i daje tu szereg nazwisk, ale również wymienia Beka, ministra spraw zagranicznych i tak dalej. No niektórych postaci tutaj nie znam, a niektóre były takimi orientacyjnymi. Ale jak tak pani powie, że na przykład mój drugi reżyser, pan Zbyszek, niezależnie od tego, musiał sam odtworzyć na podstawie powieści z nieco oczywiście inną informacją, bo tam chodzi o to, że ułożyć to również, jak to się mówi, w czasoprzestrzeni. Kiedy ta postać się pojawi, ile miała lat, jakie są w związku z tym relacje i tak dalej. To się normalnie robi przy takim serialu, bo czego po prostu mógł się pogubić, a potem mógł popełnić straszny żogaw. To od tej strony musi być bardzo precyzyjny. Pan pamięta samego Jarosława Iwaszkiewicza dobrze, prawda? Tak. Jaki to był człowiek? Znaczy, znał go pan? Znałem go, ale wie pani, można by mówić oczywiście godzinami o Iwaszkiewiczu. Ja bym powiedział w jednym zdaniu. Był to człowiek dobrze wychowany. I mam na to dowód. Dowód jest następujący. Dowodem jest ta książka, która ma śmieszną historię, ponieważ Iwaszkiewicz pożyczył tą książkę, jak się okazuje, od mojego pradziadka z jego biblioteki, po czym długo, długo ona u niego leżała i w 79 roku z takim liścikiem mi ją oddał. No człowiek, który po 50 latach oddaje książkę, więcej komentarzy na ten temat już właściwie nie można załączyć. Po prostu jest to człowiek wspaniałych manier. Hej, panie Kazimierzu. Niech pan posiedzi chwilę ze mną. Wspaniały upał. Nie wie pan, gdzie może być Józio? Kazał panu powiedzieć, że pojechał po odbitki fotograficzne do Odessy. Wróci na kolację. Sam tam pojechał? Nie, z Wołowią. No.
Wodą? Nie lubi pan wody? Uważa pan tę znajomość za niewłaściwą. A jak się pan czuje w domu Rojskich? Bo mnie się zdaje, że do naszego ukraińskiego ziemiaństwa trudno jest się przyzwyczaić. Pachnie XVII wiekiem. Pan zajrze pochodzić z okolic Przemyśla? Tak. Jestem poddanym austriackim. Przepraszam, że tak pytam. Czym trudni się pański ojciec? Pracuje na kolei. Dokładnie jest robotnikiem kolejowym. Właśnie. Tak przypuszczałem. Dobrze pan przypuszczał. Właśnie dlatego czasami czuję się dziwnie wśród tych ludzi. Mówią rzeczy, na które absolutnie nie mogę się zgodzić. Chyba nie Józio. On powtarza wszystko po panu. Przeciwnie, raczej po panu. Pan uważa, że to niedobrze? Wolałbym, żeby nie powtarzał ani po mnie, ani po panu. Ale żeby myślał bardziej samodzielnie. Przyjdzie na to czas. To zapewne bardzo przyjemne podporządkować sobie drugiego człowieka, żeby myślał tak jak my. To pierwsze rozkosze władzy, panie Kazimierzu. Pan to mówi o mnie i o Józiu? Nie. Ja to mówię w ogóle. Pan jako artysta, jakie może mieć pan wyobrażenie o życiu w ogóle? A jakie pan ma wyobrażenie o artystach? Nie sądzę, żeby wpływ artystów był dobry na Józia. Zresztą sztuka niewielką odegrała rolę w dziejach ludzkości. Ważniejsze były wojny, podboje. A pan zdaje się chciałby być groźnym władcą, panie Kazimierzu. Tak, rzeczywiście. Ja ubogi korepetytor z Galicji, syn kolejarza, którego na ukraińskich dworach nie zawsze przedstawiają gościom. Pisarze, pisząc swoje wielkie dzieła, bardzo często czerpią z życia spotykanych przez siebie ludzi, umieszczają w swoich utworach jako bohaterów literackich, a my później możemy domyślać się wyłącznie ukrytych w powieściach znaczeń. Dzisiaj mamy rzadką okazję rozszyfrowania postaci, które naprawdę wystąpiły w sławie i chwale, bowiem naszym gościem jest córka pisarza, pani Maria Iwaszkiewicz, która wiele postaci z tej powieści doskonale znała i o których nam opowie. Ciekawe będzie również dowiedzieć się, jak widział te postaci reżyser serialu, pan Kazimierz Kuc. No i co sądzą o tym wszystkim aktorzy. Ale najpierw chciałabym panią zapytać, jak to było, gdy pani ojciec pisał Sławę i Chwałę i inne swoje utwory? Czy pani miała szczęście w tym jakoś uczestniczyć? Ojciec pisał w ogóle zawsze bardzo długo. Sam proces pisania, znaczy siadania przy biurku i pisania, odbywał się szybko i z tym chodziły takie legendy, że Iwaszkiewicz pisze tak łatwo. To była nieprawda, dlatego że pierwsze pomysły dotyczące sławy i chwały były z lat 30. Często zaczynał od spisu osób, czy od spisu sytuacji, czy od spisu ile, która osoba miała lat i która stała się wzorem który. I sławę i chwałę pisał tak, że najpierw napisał ostatni rozdział, później drugi. Ale trudno mi jest powiedzieć, dlatego że właściwie ojciec nie lubił kogokolwiek dopuszczać do swojego procesu twórczego. Czasem jak się skończyło, to czytał mamie. Wiersze, bo wiersze łatwiej. Ale prozę sławę i chwałę ja przeczytałam dopiero jak wyszła. A przecież czekała długo w wydawnictwie jeszcze na wychodzenie, więc to długo wszystko trwało. Ale rozpoznała pani oczywiście postaci z powieści. Poznałam, niektóre poznałam później, za którymś tam czytaniem. Więc wiadomo było, że Edgar Schiller to jest Szymanowski. No właśnie, Karol Szymanowski, przyjaciel pani ojca, z którym Jarosław Iwaszkiewicz także współpracował. Ja myślę, że zanim porozmawiamy o Edgarze Schillerze, posłuchajmy, jak tę postać widział aktor, który gra w serialu Edgara Schillera, Olgierd Łukaszewicz. To postać głęboko rozdarta, ale nie znaczy, że tragicznie smutna. To ktoś z szerokim gestem, niby prowincjonalny muzyk, gdzieś na kresach polskich, a mający kontakt z nowymi prądami europejskiej muzyki. Ktoś bardzo wysublimowany, o dużej dyscyplinie artystycznej i wielkich wymaganiach wobec siebie. Panie Kazimierzu,
No więc oczywiście dla niej było bardzo ważne to, jaka postać, mniej więcej z czego pochodzi i z czego się składa, a to nie było tak tylko, że to była jedna, czasem to był zlepek, kilka postaci, ale to było mi potrzebne jako rodzaj wiedzy tylko dla przedsięwzięcia, dlatego że obowiązkiem Russella jest stworzenie jakby własnej rzeczywistości artystycznej, która w efekcie, mając wiele do czynienia z prototypami, nawet z literaturą, jest tylko pretekstem do tej organicznej wizji, dlatego że widza też to będzie mniej obchodzić, tylko on musi dostać pewien jakby świat. Oczywiście będzie to świat Iwaszkiewicza i tych jego wszystkich postaci i oczywiście w przypadku, jak już tutaj było widać, że to jest wyraźnie w charakteryzacji, w urodzie, że to jest Szymanowski, ale to tylko jest o tyle ważne, o ile to, że tak powiem, jest artystyczne i mieści się w tej wizji tego niezależnego świata filmu, który musi być stworzony. A czy pani w roli Olgierda Łukaszewicza rozpoznała postać Karola Szymanowskiego? Tak się złożyło, że pan Łukaszewicz jest tak podobny fizycznie do Karola Szymanowskiego, że były takie zdjęcia kręcone w Filharmonii i on tam we fraku, że w pierwszej chwili nawet miałam takie zdumienie, że to jest ten sam. Ja pamiętam Karola Szymanowskiego, bo przecież widziałam go na stawisku. I to, jak i mówiłam, to jest ta postać taka całkowicie jednolita, a przypuszczam, nie wiem tego do końca, że niektóre kwestie wygłaszane przez Schillera w książce o posłannictwie sztuki, o swoim stosunku do sztuki, są fragmentami z rozmów z Szymanowskim. A posłuchajmy teraz kilku zdań Anny Radwan o jej postaci, o siostrze Edgara Schillera, o Elżbiecie Schiller. Jest to kobieta, artystka, śpiewaczka. Podziwiana zarówno jako kobieta, jako artystka. Nie tylko przez mężczyzn, ale przez kobiety również. Tytułu swojego artystycznego zawodu, jeśli ma taki swój sposób patrzenia na świat i na drugiego człowieka, pełen ciekawości, ale i też takiej pazerności i zachłanności, żeby poznać, doświadczyć, a nawet posiąść jak najwięcej informacji, jak najwięcej kolorów, nie wiem, smaków życia i tego wszystkiego, co niesie ze sobą obcowanie po prostu z drugim człowiekiem. Kto kryje się za postacią Elżbietki? To jest już postać bardziej skomplikowana i bardziej złożona. Bo na pewno to nasuwa podobieństwo, że Szymanowski miał siostrę śpiewaczkę. Ale właściwie portretem bardziej dokładnym jest to portret Ewy Bandrowskiej-Turckiej. Przede wszystkim fizycznie opisana jest taka, dosyć dużym nosem z bardzo wypukłymi, błękitnymi oczami. I właśnie mam wrażenie, że ta pazerność na życie, o której tu pani Radwan mówiła, pochodzi raczej od Ewy Bandrowskiej-Turckiej. Była jeszcze jedna postać, która posłużyła za wzór. Ja jej nie znałam, ani nie słyszałam. Była taka hiszpańska śpiewaczka w okresie międzywojennym, nazywała się Conchita Supervilla. Wielka śpiewaczka, miała koloraturę altową, bardzo rzadko. Więc to już jest złożona z paru postaci. Ja mam teraz mówić, tak? Tak. No oczywiście patrząc z perspektywy tego zadania, dlatego że wielki pisarz stawia bardzo wysokie wymagania. To znaczy chodzi o to, żeby talent autora, niezależnie z czego czerpał, spotkał się z talentem wykonawczym. Już nie mówię o reżyserze i innych ludziach, ale ja mówię tego. Więc tutaj klucz do obsady polega na tym, że oczywiście możliwie dobrze zmieścić się w opisie czy w emanacji, powiedzmy, postaci z Iwaszkiewiczkowskich z osobą, która mogłaby się tego nadawać. I to są tutaj dwie wielkie aktorki, młodszaśmy widzieli, pani Radwan i potem starszą, tą śpiewaczkę, pani Krzyżanowska. Rzecz polega na tym, że tutaj taka była obligacja, że powinna to być osoba oczywiście muzykalna, i osoba, która no, nie może grać tylko śpiewaczki, ponieważ tak jest napisane. To była dodatkowa wartość i tak się składa, że Ania Radwan jest
zanim studiowała szkołę aktorską, studiowała w ogóle szkołę muzyczną, bo już chyba na wyższych studiach, chyba grała na skrzypcach, w ogóle pochodzi z rodziny tego. I to ten jej talent aktorski i te jej fantastyczne przygotowania muzyczne, tak. No fantastycznie tu się przysłużyło. Ale dla mnie prywatnie, jak ja myślałem o tej postaci, to ona już biorąc dzisiaj mi się kojarzyła jakby, że to jest ktoś, coś taki jak Kalina Jędrusik troszeczkę. Co zresztą jest zgodne z tamtymi zdjęciami, że coś takiego nie, dziwnego, niesłychanie zachłannego na życie i bardzo uroczego, utalentowanego. To ja jeszcze zapraszam Państwa na jedno spotkanie, na spotkanie z Joanną Szczepkowską, która opowie o swojej postaci, postaci, która jest pewnego rodzaju no, syntezą, takim symbolem tego serialu. Ewelina Rojska. Ewelina Rojska kojarzy się głównie z rodziną, z domem. To jest taka postać, która niesie ze sobą właśnie klimat domu, klimat rodziny. To jest postać, która można powiedzieć, że jest to ekstrakt tego, co kobieta w Polsce mogła przeżyć, jeżeli urodziła się w takim okresie, w jakim urodziła się Ewelina Rojska. To znaczy tak, jak ją poznajemy w filmie, to jest rok 18 i potem już do pierwszych lat po II wojnie światowej. Kim była Ewelina Rojska? Ewelina Rojska jest wzorowana też na paru postaciach. To znaczy postać sama, fizycznie opisana, to jest nasza wielka przyjaciółka pani Wanda Doria Dernałowicz, właścicielka majątku Repki. I Puste Łąki to są pisane Repki, bardzo piękny dwór. A cały sam, cała jakaś taka postawa wobec życia jest wzorowana na pani Justynie Bersonowej, też ziemiance, która miała majątek Bogniewice pod Gruntem. Ale pani Rojska, czyli pani Dernałowiczowa, jakoś była związana z całym naszym życiem. Również jest prawdą, że po wojnie, już kiedy nie miała nic, nie miała syna i zginął drugi w tragicznych jakichś okolicznościach, osiadła w Milanówku i pracowała u Witaczka w fabryce jedwabnictwa. Więc to też jest prawda. A jakiego rodzaju przeżyciem jest dla pani spotkanie teraz w serialu pana Kazimierza Kuta z tymi wszystkimi ludźmi, których pani pamięta przecież z dawnych czasów? Wie pani, ja mówiłam właśnie na kolaudacji Sławy Chwały. Ja nie jestem miarodajna, dlatego że ja sobie podkładam co innego. Pan Kuc miał trochę inną wizję. Ale ja, mnie się to bardzo podobało i wzruszyło mnie nawet popłakiwałam po trochę, ale się do tego nie przyznałam. No ja się pani nie dziwię, pani Mario. Dlatego, że poza wszystkim tym, już nie znam tego, że pani jest tym związana przez ojca, ale przez tyle to jest wspaniałych, wzruszających scen, że też się czasem wzruszam. Nawet się wzruszałem, jak to robiłem. Ja to rozumiem. Chodzi teraz o to, żeby widzowie się wzruszyli. Ale ja myślę, że możemy to gwarantować. Ja bardzo pani dziękuję. Bardzo pani dziękuję za naszą rozmowę i za to, że pani swoim wspomnieniem, swoim tym, co pani nam powiedziała, co pani pamięta, przywołała ten świat, którego właściwie już nie ma w tej chwili, a który mieliśmy teraz przez chwilę i który później będzie. Ja tylko jeszcze jedno zdanie powiem, że uważam Sławę i Chwałę za książkę o końcu Europy. O końcu tamtej Europy. Masz fotografię Elżbietki? Skąd? Edgar mi dał. Mama wie? W całym domu wiedzą. Zachowywałeś się jak dzieciak. Mama. No trudno. Pierwsze koty za płoty. Masz już swoje pierwsze doświadczenie. Czy mama myśli, że Elżbietka wyjdzie za mąż za Rubinsteina? Chyba wiem o tym mniej niż ty. Czy ona ci coś obiecywała? Ona? Nic. Nawet nie powiedziała mi o swoim wyjeździe. Ukryła to przede mną. Tylko Janusz ją widział. Janusz?
samą łodzią odjeżdżał tam ktoś. Jak się o was nic nie wie? Widzi mama? Siedzę przy mamie tak jak kiedyś w naszym buduarku w Młodzieńcach. Pamięta mama? No pewnie, że pamięta. To były bardzo dobre czasy. Mademoiselle Beth pilnowała Walerka, a ty byłaś cały dzień przy mnie. To minęło. Ale wróci. Nie, moje dziecko. Nie łudźmy się. To już nie wróci. Niech to ta mama nie wierzy, że wrócimy jeszcze do Moliniec? Nie, mój drogi. Na pewno nie. Ten rozdział życia mamy już zamknięty. Nie. Nie, kiedy czytałaś Misienkiewicza, to wtedy wydawał mi się niemożliwy powrót do tamtych czasów, ale teraz? Pomyśl tylko, teraz kawaleria polska jest w Winnicy, w Strzyżawce, w Jarmolińcach. To prawie tak jak na Kudaku. Szkoda, że nie ma Janusza. On by ci to wytłumaczył. Rewolucja jest nieodwracalna, tak powiedział. Dlatego trzeba wracać do Warszawy. Warszawa, Warszawa. Wszyscy teraz mówią tylko o Warszawie. A ja zostanę tutaj. Tutaj nie mamy już nic do gadania. To co, to mamy zamazać tę kartę naszej historii? Historia też jest nieodwracalna, jeżeli mama chce wiedzieć. Trzeba liczyć się z faktami. Dlatego martwię się, że jedziesz do Winnicy. Wydaje mi się, że to jest niepotrzebne machanie szabelką. Masz wszystko, co ci jest potrzebne. No już, już, już. Za dużo dziś łez podeści się. Ile czasu trwała praca nad serialem? Ile dni zdjęciowych? Ja dokładnie tego nie pamiętam. 110 dni. 110 dni zdjęciowych. Kiedy rozpoczęliście panowie pracę? W końcu czerwca. W końcu czerwca? Zeszłego roku. O nie, 96. Jezus. Dwa lata. To są dwa lata od początku zdjęć. Wracając do naszej rozmowy o postaciach ze Sławy i Chwały, rozmowy sprzed chwili, chciałabym zapytać pana, drugiego reżysera, o niezwykłą pracę detektywistyczną, jaką pan wykonał, tak, pracując przy tym serialu. Na czym to polegało? Ogromna trudność związana z tymi postaciami. No musiałem powołać taki jednoosobowy urząd meldunkowy. I te postacie, które w książce są opisane czasami bardzo enigmatycznie, czasami pojawiają się na chwilę, musiały być obsadzone przez kogoś, to znaczy przez realnych ludzi. A to znaczy, że musiałem dociec, kiedy mogły się urodzić, w jakich odcinkach, w jakim były wieku i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy dokumenty z tego jednoosobowego urzędu meldunkowego, które podobno pan Kazimierz Kuc dostawał codziennie rano na początek zdjęć, tak? Nie, nie, ja to dostawałem przed chwilą, kiedy przystąpiłem do scenopisu, żeby nie błądzić, dlatego że pan Zbyszek wykonał fantastyczną robotę, ponieważ ja pisząc ten scenopis musiałem jakby też czasem tą swoją wiedzę taką czasowo-historyczną pogłębiać. Miałem to pod ręką, to są materiały, które pan Zbyszek fantastycznie przygotował, żebym nie błądził, żebym się lepiej czuł przy pisaniu scenopisu, ponieważ człowiek, że jak nie wie, to głupieje i źle się czuje, wie pani. A jak jest teraz, gdy robi się tak duży film, tak wielkie przedsięwzięcie, teraz w czasach, kiedy mówi się, że na kinematografię, na filmy nie ma już tylu środków, co kiedyś? Jak na przykład radzi sobie operator, gdy przychodzi mu zrealizować, sfotografować zbiorową scenę? No, najlepszym przykładem będzie tutaj scena Exodusu z Warszawy we wrześniu 1939 roku, którą realizowaliśmy po pierwsze w Lublinie, bo tylko tam była ulica, którą można było zamknąć dla ruchu miejskiego. I do dyspozycji mieliśmy, o ile pamiętam, 200 statystów. 250. Jeżeli przypomnę sobie realizację Nocy i Dni, gdzie do Exodusu z Kalińca mieliśmy do dyspozycji 5000 statystów. Albo kiedy kręciliśmy podobną scenę Exodusu w filmie Gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie, gdzie po moście Poniatowskiego uciekało 2000 statystów, to po prostu widzimy, jaka jest skala porównawcza.
Ale tutaj ujawniamy pewną tajemnicę kuchni tego serialu, bowiem w serialu tego, proszę Państwa, zupełnie nie widać. Niemniej, gdyby telewizja miała inny stosunek do tego serialu i nie była taka skąpa i wiedziała, co może powstać, to mógł powstać, moim zdaniem, serial, który mógł być hitem światowym. Bo to jest taka literatura i to jest tak egzotyczna, niezwykła polska Europa, teraz jak przystęp do Europy. To jest, moim zdaniem, zmarnowana zupełnie sprawa. Myśmy musieli, jak się mówi, z niczego coś zrobić. Ale myślę, że wybraliśmy i tak z tego przyzwoicie dzięki temu, że się spotkało tyle utalentowanych, fachowych ludzi. Jeśli pozwoli Pan, Panie Kazimierzu, nie zgodzę się z Panem, ponieważ to jest nie tyle coś, ile znakomity serial. I właściwie ja pozwalam sobie tutaj pytać o oszczędności, bo nie widać tego zupełnie. Jakie mogłoby być, gdyby to było trochę więcej pieniędzy. Bardzo piękny jest też pomysł na fotografowanie takie portretowe postaci w tym serialu. No, powieść Iwaszkiewicza to jest epopea, która swoją akcją obejmuje dwie wojny światowe. Wiadomo było, że środki inscenizacyjne nie pozwolą na przejechanie się po tych wszystkich frontach. W związku z tym takim głównym założeniem, i myślę, że to się jakby sprawdziło w realizacji, to ja mówię z punktu widzenia fotografii, to były portrety ludzi, że właściwie cały ten upływ czasu, te zmiany historyczne trzeba było obserwować na twarzach głównych postaci bohaterów tego serialu. I tutaj niesamowita znowu praca drugiego reżysera, który pilnował, żeby te wszystkie postaci, ci aktorzy, na przykład Walerka Rojskiego, grało aż trzech aktorów. To wszystko przecież musiało się zgadzać, prawda? Najpierw znajdowałem przeważnie jednego, który mi się wydawało, że jest idealny, a potem patrzyłem, kto mógłby do niego pasować, prawda? To tak wyglądało. Jeśli idzie o tę datę, no to po prostu ekipa dostawała w planie. Podczas mi się zdarzało w ciągu dnia, że robiliśmy na przykład jakąś scenę z roku 14 i z roku 42. Ekipa dostawała po prostu na co dzień na planie datę, kiedy się dzieje akcja. I w jednym odcinku bohaterowie, Walerek występował w wieku lat 12, a w drugim wieku lat 45. Tak. Dosyć ciekawym zadaniem operatorskim było właśnie z jednej strony znalezienie podobieństwa różnych aktorów, którzy kreowali tą samą postać, albo też wręcz przeciwnie, pokazanie różnic twarzy, różnic tych samych aktorów w momencie, kiedy jeden aktor kreował całą postać przez wiele lat. I tak zaczął się wielki romans księżnej Marii Bilińskiej, Marii Gładkowskiej i Kazimierza Spychały, Mariusza Bonaszewskiego. Jest z nami także oczywiście pan Kazimierz Kuc, reżyser serialu. Całodzienny mebel. Ale bardzo miły i aktywny. Pani Mario, jaka była pani księżna Bilińska? Co to za kobieta? Moja Bilińska to raczej pana Kazimierza księżna Bilińska. Mnie obca, dla mnie obca kobieta, zupełnie wiele rzeczy nie rozumiałam. To bardzo dziwne. Pan Kazimierz pomógł mi, kiedy dyskutowaliśmy na temat postaci i ja nie bardzo mogłam zrozumieć, dlaczego ona była inicjatorką, właściwie ona była inicjatorką tego romansu. Bo powiedzmy jeszcze, że dzień wcześniej, przypomnijmy, zabito jej męża. Tak.
Tak, ona i ta scena ma miejsce dzień później. Dokładnie, ona przyjeżdża do brata umierającego ojca z maleńkim dzieckiem po tragedii, jaka rozegrała się w jej życiu. Został zamordowany jej mąż. I nie mogła zrozumieć, jak to możliwe, żeby taka kobieta z tej sfery społecznej w tym momencie zdecydowała się na romans z wówczas. I pan Kazimierz powiedział mi jedno. Pani Marion, ona chce żyć. Ona chce żyć. Ona nie wie, czy ona będzie żyła jeszcze jutro, pojutrze. Ona dzisiaj chce żyć. I ona chce z tej nocy, z tego dnia, z tej chwili, którą ma, wziąć jak najwięcej. Tak, a poza tym jest to coś, co nazywa się instynktem życia. Przy takim nagromadzeniu rzeczy tragicznych i tak dalej, z małym dzieckiem, jest potrzebne, i to może być poza świadomością kobiety, no, potrzeba opiekuna, mężczyzny, który by w tej sytuacji nowej z małym dzieckiem, no, po prostu ją wyprowadził z tego piekła. A poza tym jest coś takiego, że zawsze w takich wielkich jakby tragedii i tak dalej ludzie lgną bardzo do siebie, ponieważ kiedy rzecz jest na pograniczu życia i śmierci, to natura domaga się, żeby życie toczyło się jakby dalej. Także to jest skomplikowane, ale nie proste, wydaje mi się. A kim był Kazimierz Spychała? Dla mnie to było dość fascynujące zadanie, dlatego że po pierwsze grałem człowieka, który żył, to jest opowieść o przestrzeni 30 lat, więc musiałem także grać kogoś, kto się starzeje w trakcie. I myślę, że zrozumiałem dzięki panu Kazimierzowi wtedy to, że tak naprawdę starość to tylko charakteryzacja. Znaczy pewnego rodzaju dojrzałość niesie się w sobie do samego końca. Natomiast nie można grać staruszka. Takich rzeczy żeśmy nie robili i myślę, że to było bardzo interesujące. Natomiast co do naszego spotkania, ja nie miałem żadnych kłopotów w tym, żeby się zakochać w Bilińskiej. To było dla mnie to było dość jasne i oczywiste, że to jest tak piękna kobieta, na którą reaguję natychmiast w czasie tego pierwszego spotkania. Dla mnie to było trudne, dlatego że ona znalazła się w określonej sytuacji życiowej, prawda? I taka uwaga pana Kazimierza dała mi wiele do myślenia, jakby dla mnie prywatnie również. Nie znalazłam się nigdy w takiej sytuacji, może dlatego było mi trudno ją zrozumieć. Prawdopodobnie, ale patrząc z perspektywy z kolei Spychały, to było tak, że on zobaczył po prostu kobietę w strasznej sytuacji. Ja myślę, że również jakby jego przyzwoitość, czy jakiś instynkt no, człowieczeństwa kazał mu natychmiast się zająć tą kobietą w takiej sytuacji, której straciła ojca, dom się pali. Małe dziecko, ona zupełnie przegoniona z poprzedniego domu, który też się spalił, więc ja myślę, że to jest bardzo silna motywacja, żeby ci ludzie nagle się w tym odnaleźli. A co dalej? To już nie wiadomo, to się bardzo często i może słusznie właśnie przekształca w uczucie. Do widzenia. Nie zapukałeś. Wyjeżdżasz? Ja? A skąd ci to przeszło do głowy? A ten felczer, co tutaj był, to kto to jest? To nie jest żaden felczer. Tobie mogę powiedzieć, bo nikomu nie powtórzysz. To jest bankier Rubinstein z Petersburga. I jedzie aż na Krym z pieniędzmi cesarzowej matki. A ty wyjeżdżasz z nim. Skąd wiesz? Domyśliłem się. Albo raczej przeczułem. Nie jedź. Nie jedź. A dlaczego mam nie jechać? On ma pieniądze, chce mi pomóc, jedzie do Londynu, a ja nigdy nie śpiewałam w Covent Garden. Thank you.
Powiedzcie państwo, kim byliście w tym serialu? Elżbietka Schiller. Ja powiem podobnie jak pani Maria przed chwilą. Kobieta mnie zupełnie obca ze względu na emocjonalność i spontaniczność okazywania uczuć, zwłaszcza w stosunku do bardzo młodych mężczyzn. A Józia Rojski? Co zobaczył w Elżbietce młody chłopak? Młody chłopak zobaczył coś nowego, co go spotkało w życiu. Zobaczył piękną kobietę, która... która mu przyzwalała na jego jakby takie nieśmiałe próby pokazania tego, że on jest w niej zakochany. Czy pan od początku uważał, że Józio Rojski to młody chłopak, rzeczywiście taki jeszcze niedojrzały, jakim jest pan w serialu? Czy walczył pan o tę postać, żeby dodać jej trochę dorosłości, no jak tak to było? Skrycie walczyłem, pewnie nikt tego nie zauważy, tej mojej walki. Ale przegrywałem od razu jakby z góry, bo... Starałem się zagrać tutaj poważnego, doświadczonego, dojrzałego człowieka, ale ubierany byłem w jakieś krótkie spodnie, w jakieś, miałem przylizane włosy, także często trudno mi było jakby to udowodnić. I po jakimś czasie, jak tam próbowałem przemycić coś w scenie poważnego, że tam tutaj tak poważnie spojrzy, dojrzale, to pan reżyser zaraz w porę naiwniej graj, to naiwniej jesteś młodszy i tak. Mnie tonował i wyszło pewnie tak, jak powinno być, czyli ta naiwność tego człowieka, który się pierwszy raz ze wszystkim spotyka w życiu. Ja myślę, że nie musimy tutaj ukrywać, ponieważ większość z państwa z pewnością zna sławę i chwałę i wie, że miłość Elżbietki i Józia jest miłością spełnioną. Ona spełnia się również w tym serialu. I ja chciałabym państwa zapytać, czy łatwo jest grać takie sceny miłosne? Czy to jest tak, że aktor ma swój warsztat i to właściwie nie ma żadnego problemu, może zagrać wszystko? Czy takie sceny niosą jakieś szczególne trudności? Mężczyzna pierwszy. Trudno jest grać, znaczy ja nie mogę powiedzieć tego ogólnie, jak to jest. Pewnie dla niektórych aktorów różne inne rzeczy stanowią trudność. A dla mnie akurat jedne z najtrudniejszych scen, które miałem w tym filmie, to były właśnie sceny erotyczne, dwie miałem takie. Może z tego względu, że pierwszy raz się spotkałem w pracy z tak postawionym zadaniem po prostu. I pamiętam, że byłem bardzo stremowany, wstydziłem się, rozpaczliwie u reżysera szukam jakiejś pomocy, a pan Kut się zachował jak taki surowy ojciec, nic nie powiedział. Tylko po prostu kamera poszła, także od razu mnie wyrzucił na głęboką wodę. Mi się skojarzyło, że właśnie kiedyś na wsi tak samo uczono dzieci pływać, że ojciec brał dziecko do łódki, wypływał na środek jeziora, wyrzucał do wody i jak dzieciak dopłynął do brzegu bez uszczerbku, no to już umiał pływać, także ja myślę, że też nie będę miał już teraz kłopotów ze scenami erotycznymi. No, tak całkiem to nam pan Kazimierz nie mówił, powiedział tylko tyle, że no nie będę cytować, w każdym razie nastraszył nas bardzo, bo ta scena miała wyglądać znacznie groźniej, a w gruncie rzeczy skończyła się na dosyć trudnym układzie choreograficznym z operatorem, tak bym to delikatnie powiedziała, bo tak naprawdę zbliżenie emocjonalno-fizyczne i z mojej strony, i ze strony Piotra nastąpiło nie między nami, tylko między mną i zimnym okiem kamery. Bo to w ogóle jest tak, że gdyby ktoś stanął z boku i zobaczył cały ten sztafaż filmowy wokół, to właściwie to jest osobny film w ogóle. Czar tego klimatu intymności wyprysu. Ale te miłości, panie Kazimierzu, w serialu i u Waszkiewicza, to nie są miłości szczęśliwe, tak już? A nawet powiedziałem więcej, one są dosyć perwersyjne. Na przykład tu jest taki cały ciąg chyba dwóch albo trzech par. Tutaj właśnie oni są tego przykładem. Mianowicie to jest jakby problem utraty dziewictwa ze strony męskiej, w którym nieco bardziej doświadczone kobiety jakby przejmują inicjatywę. I to było bardzo ciekawe u Iwaszkiewicza i bardzo zabawne. Myślę, że te opory między innymi tutaj kolegi polega na tym, że właśnie jest zamiana jakby rola, że mężczyzna nie wie w ogóle, bo wchodzi po raz pierwszy w tą sferę, a dobre kobiety, które oczywiście w emocjonalnym tym, pomagają jakby spełnić tą pierwszyznę. I jakby obrzęd utraty dziewictwa ze strony męskiej jest jakby tutaj tą zabawą. I z boku to oczywiście bardzo wygląda śmiesznie i to odwrócenie tego wszystkiego wszystkich jakiś jakby dosyć bulwersowało, dlatego że nie jest to typowa sytuacja, kiedy dziewczyny chłopców pożądają.
A ja dodam tylko od siebie, bo jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że widziałam niedawno wszystkie odcinki serialu, że wszystkie te wątki pokazane są z tak wielką subtelnością i z taką delikatnością ogromną i reżyserską, i operatorską, i aktorską, że naprawdę z wielką przyjemnością śledzi się czasami bardzo nieszczęśliwe też losy postaci tego serialu. To są jeszcze meble z naszego dawnego mieszkania. Jedyne, jakie udało mi się ocalić, kiedy przenosiłam się do Wołodzi. No i tak sobie mieszkamy. Dlaczego pan tak na mnie patrzy? No właśnie. Teraz trzeba wszystko zaczynać od nowa. Wołodia uwierzył w rewolucję. Więc ja uwierzyłam. Walerek także? Tego nie wiem, on jest u tamtych. Ale pan będzie z nami, prawda? Pan musi być z nami. Ja będę z wami, tylko pani musi mi powiedzieć, co ja mam zrobić. A więc pan mnie kocha. Kocham. Czym były dla mnie te wszystkie długie lata. Nie było takiego dnia, takiej godziny, żeby pani nie była w moich snach. Przez to pani stała się czymś wyśmianym, nierealnym. Ale pani jest inna, ja jestem inna. Ja będę z wami. Będę pracował. Pani musi mi powiedzieć, co ja mam robić. Ariadna Taru, Janusz Myszyński, czyli Agnieszka Czekańska i Michał Żebrowski. Powiedzcie, kim jesteście w tym serialu? Jakie są wasze postaci? Pani Agnieszko. Moja postać Ariadna jest dosyć tragiczną postacią. Goni chyba za jakimiś ideałami i takimi życiowymi i uczuciowymi. Smutno niestety kończy. Jest to miłość Janusza. Głównego bohatera, miłość na całe życie, można powiedzieć, taka też wyidealizowana, prawda? Niespełniona, tak. Ja zdecydowanie gonię całe życie za miłością, za czymś, co by mi dało i przewodziło przez całe życie, co by mi dało, wytyczyło jakiś sens. Jest to postać też w pewnym sensie tragiczna i taka no, niespełniona, naiwna, szlachetna, bardzo inteligencka i czysta jakaś wewnętrznie. Bardzo mi się ta postać podoba i lubię tę postać. Panie Michale, pan grał w tym serialu w rok po skończeniu szkoły, tak. Nie mając jeszcze na swoim koncie wielu późniejszych ról. Ciekawa jestem, czy taka praca może młodego aktora czegoś nauczyć, czegoś szczególnego? Mi się wydaje, że zetknięcie się z tak wybitnym reżyserem, jak pan Kazimierz daje, w ogóle naznacza człowieka artystycznie i zawodowo na całe życie. I to jest wielka frajda i wielkie szczęście, jeżeli ktoś może pracować w tak komfortowych warunkach i uczyć się naprawdę z dnia na dzień coraz to nowych rzeczy. Także to wspaniałe. Na przykład? No ja pamiętam takie doświadczenie, jak grałem scenę Janusza, który przyjeżdża do Paryża po paru latach i dzwoni do Ariadny i chce się z nią umówić, spotkać. Pomyślałem sobie tak, no jest to prowincjusz, przyjechał do Paryża, nie zna francuski, no, że zna francuski słabo, jest stremowany i tak proponowałem tę scenę bardzo po cichu i subtelnie, nie narzucając się Ariadnie przez telefon. I pan Kazimierz powiedział, chłopie, co ty grasz, ty musisz tu krzyczeć do niej, dzień dobry, pani Ariadno, spotkałem panią, chcę panią kochać, całować, proszę się, umówmy się. I to mi się bardzo podobało, pomyślałem sobie, że na tym właśnie polega naiwność tego chłopaka, że on pocałował się z nią 10 lat wcześniej, jest święcie przekonany, że ona po 10 latach przytuli go i w ogóle marzy tylko o nim. I to było bardzo pouczające i takich było wiele sytuacji.
taka szkoła aktorstwa i szkoła życia też, panie Kazimierzu. Ja panie powiem, no tutaj u Waszkiewicza to są bardzo piękne te romanse, sprawy. I dla mnie to była wielka przyjemność zrobienia tego i spotkania się właśnie choćby z takimi, z taką parą jak tutaj. Ta kaskada tych bardzo młodych aktorów, zdolnych i pięknych, to jest ta wielka wartość tego, co mi się udaje. To bardzo przylega do Iwaszkiewicza, który bardzo lubił piękno, tym również piękno młodości, pięknych kobiet, pięknych chłopców i w ogóle pięknej rzeczywistości. I to był wielki trud z mojej strony, ale i przyjemność, żeby właśnie skompletować taki zestaw ludzi. To mnie, szalenie mnie to odmładzało, wie pani. Zniszczę ciebie i tę swoją okropną naturę. Bo coś trzeba w końcu z tym życiem zrobić. Chociaż może lepiej byłoby skoczyć do Sekwany. To byłoby najgłupsze. Samo Prisiot. Ludzie czasem spotykają się po latach, ale to do niczego nie prowadzi. Lepiej, żeby się nie spotykali. Ariadna, ja jednak naprawdę... Wiesz, wyjeżdżam do Rzymu, do bazylianek. Do klasztoru? A powiedz mi, jak można tak zmarnować życie, jak ja zmarnowałam? Przecież dano nam je tylko jeden, jedyny raz, a jeżeli nic z tego nie wychodzi... Ale ty jesteś ruska. Aż przyjemnie. Zaraz takie pryncypialne sprawy. Co ja mam z tego życia? Nic. Nic. Wołodia ma ideę. Wala Niewolin też nic nie ma. Ma swoją okropną żonę i pije. A ja przecież nic. Nic. O Jezus, jesteś takim grzecznym chłopcem jeszcze przed maturą. Nie, mam dosyć tej twojej układności. Rozumiesz? Wszyscy jesteście tacy hrabiowie, sukinsyny, Polaczki. Przestań. Ariadna, dajże spokój, proszę cię. Nie płacz, słyszysz? Słyszysz? Zaproszenie przyjęła także serialowa księżna Bilińska, pani Nina Andrycz. Witam. Dzień dobry pani. I bardzo się cieszę, że rozmawiać możemy nie tylko o serialu, ale także o Jarosławie Iwaszkiewiczu. Przede wszystkim chciałam powiedzieć kilka czułych słów o Jarosławie Iwaszkiewiczu. Przecież ekipa, która kręciła film i cały zespół aktorski znał go w tym momencie, kiedy kręcił, przede wszystkim jako autora tego utworu. Bo aktor, kiedy nad czymś pracuje, musi myśleć przede wszystkim o tekście, który wygłasza. Natomiast dla mnie Iwaszkiewicz był przede wszystkim autorem Lata w Noir, jego sławnego utworu dramatycznego, najlepszego, jaki napisał, i w którym poszczęściło mi się grać jedną z głównych ról i partnerować aż pani Marii Przybyłko-Potockiej. Kiedy poznałam Jarosława, miałam 20 lat, czyli byłam autentycznie młoda, a Jarosław był jeszcze młody. Oboje posuwaliśmy się każdy w swojej dziedzinie, w karierze artystycznej do przodu i właśnie ta sztuka dała nam i popularność, i sławę, i dużą frekwencję u publiczności, no i idące za tym pieniądze. Także wspominamy to zawsze z ogromną czułością. Jarosław był wtedy jak gdyby etatowym pracownikiem, aczkolwiek ja mówię o okresie przedwojennym i wtedy etaty jeszcze nie istniały. Ale Jarosław był jakby etatowym naszym dramaturgiem, bo polecił, no jeszcze zrobił dla teatru, oczywiście na zamówienie Arnolda Szyfmana, swojego przyjaciela, a mojego dyrektora, zrobił jeszcze Maskaradę. I wygrałam także jedną z głównych ról. I mówimy o Teatrze Polskim w Warszawie. Oczywiście. A po wojnie Jarosław został już etatowym kierownikiem literackim naszego teatru. Był szalenie przywiązany i do Polskiego, i do Szyfmana, i do mnie, bo byliśmy już na ty i w czułej przyjaźni. To tyle w wielkim bardzo skrócie. Co mnie w osobowości tego człowieka prywatnie, mnie jako Ninę Andrycz, urzekało? Urzekało mnie to, że on był jednocześnie, uwaga, jednocześnie olimpijski i bardzo ludzki. Co mam na myśli? Olimpijski dlatego, że stał ponad środowiskiem i obok środowiska. Nie plątać przeciw środowisku. Obok nie znaczy przeciw.
to mu dawało, te pozycje dawał mu bardzo wielki talent i wielkopański sposób bycia. I to, że jak coś mu się w Warszawie nie podobało, to mógł jechać do stawiska i patrzeć na drzewa, co jak wiadomo jest kuracją psychiczną znakomitą. A ludzki był dlatego, że znał środowisko na wskroś, wszystkie jego małości, błędy, śmieszności. Starał się to łagodzić, bo był przez lata przecież prezesem Związku Literatów Polskich, najlepszym, jaki w ogóle istniał. No i teraz zagrała pani księżną Bilińską w sławie i chwale Jarosława Iwaszkiewicza. Prawdziwą księżną, w tym serialu mamy naprawdę prawdziwą księżną Bilińską. Czy pani zna jakiś sekret, jakąś tajemnicę, która pozwala grać pani tak wielkie księżne i królowe? Nie umiem pani powiedzieć, jaka jest recepta na to, a to dla tej prostej przyczyny, że ja skończywszy szkołę dramatyczną, natychmiast zostałam córką króla Lira, a więc aż królewną. I od tej pory to się tak potoczyło jak w bajce. Ja poniżej hrabiny właściwie nigdy nie spadałam. Także to już weszło mi w krew, ja na każdym zydlu siadałam wyprostowana, prawda, i raczej królewska. To już tak się już zaczęło, tak się złożyło. A czy zachowała pani jakieś wspomnienia ze współpracy z panem Kazimierzem Kucem i artystami, z którymi spotkała się pani? Przemiłe, bo to się zaczęło tak, jak już właśnie wspomniałam, wiedząc o tym, że gram osobę wysoko postawioną, instynktownie wyprostowałam grzbiet, instynktownie wysoko podniosłam głowę, starannie uczesana wkroczyłam do salonu. Aż tu pan reżyser Kuc obrzucił mnie takim raczej filuternym spojrzeniem, na chwilę zatrzymał oczy na dekolcie i tak do mnie powiada, że pani jest księżną, to wiadomo, ale niech pani spróbuje potraktować tego człowieka, tego mężczyzny, który teraz wejdzie do salonu, jako ofiarę, którą pani chce ujarzmić i zdobyć. Ja w pierwszej chwili się bardzo zdziwiłam i mówi pani reżyserze, on przychodzi oświadczać się o moją córkę. A cóż to szkodzi, mówi na to reżyser Kuc. Pani po prostu wypróbowuje, czy pani czar kobiecy działa. Tu mi się przypomniał Juliusz Osterwa, który już był po 60, był bardzo już pomarszczony i chory, ale na każdym rozmówcy, bez różnicy płci i wieku, wypróbowywał, czy czar działa. I właśnie na mnie wypróbował i działał. Więc jak się pojawił pierwszy mężczyzna, czyli kolega Bonaszewski na planie, ja wzięłam taki długi goździk, który miał wilgotną lodygę i czerwoną główkę i pogłaskałam go tym goździkiem po twarzy. Aktor w pierwszej chwili zdębiał, bo się tego nie spodziewał. No ale potem włączył się szybko do akcji, zrozumiał, że księżna ma taką fantazję i potoczył się dialog. Więc uważam, że to jest bardzo uwaga reżyserska i niebanalna, i zabawna, i zapłodniająca aktora, bo wyrywająca go z szablonu. Czy pani grając w tym serialu, spotykając się na planie z różnymi sytuacjami, miała takie wrażenie, że to jest taki serial, który przywołuje świat, jakiego właściwie już teraz nie ma? Że ci ludzie, te postaci, no, dla młodzieży nagle zaczynają żyć. To jest bardzo ważne, żeby młodzież wiedziała, że świat się nie zaczął od disco polo. To bardzo dobrze, że zobaczy, że była jakaś miłość, jakieś tęsknoty, że to u ludzi latami trwało. To jest bardzo pedagogicznie, to jest dobrze. Dzień dobry. Maria zaraz przyjdzie. Musi pan chwileczkę na nią poczekać. No, a jeśli nie znudzi pana towarzystwo starszej damy, to poczekamy na nią razem. Bardzo proszę, niechże pan siada. Cóż nowego dziś w polityce? Księżna zapewne wie, co Grabski przywiózł ze SPA. Niemcy są pobici. Niemcy pobici? To pan ich nie zna. A ja znam na wylot. Ja sama mam domieszkę krwi niemieckiej. A jakże się pan urządził teraz tu, w Warszawie? Podobno bardzo trudno jest o dobre mieszkanie. Znalazłem dwa pokoje na Smolnej. Dwa pokoje. Aha, to znaczy, że pan nie zamierza się żenić? Żenić się? Nie, w moim wieku to chyba za wcześnie. Czyżby? A ileż, jeśli wolno wiedzieć, ma pan lat? Prawie 28. Aha, to rzeczywiście niech się pan jeszcze nie żeni. O dobrą żonę, wie pan, też jest teraz bardzo trudno. A pan musi przede wszystkim myśleć o karierze. Gdyby tak na przykład dostał pan nominację na posła. Tak. Ze względu na karierę dyplomatyczną powinienem się dobrze ożenić. Dzień
Tylko, że widzi pan, nigdy nie wiadomo, co to znaczy dobrze się ożenić. Przecież świetny mariaż bywa nieraz ciężarem ponad sił. Nie myślałem o świetnym mariażu. Tym bardziej, że takie świetne małżeństwo właśnie dla pana byłoby czymś nienaturalnym. Ja to mówię z sympatii dla pana. Przecież Maria mi o panu opowiadała bardzo wiele. Wiem, jakie oparcie miała w panu w tych ciężkich czasach, które musiała przeżyć. A jednak moim zdaniem powinien pan teraz wziąć sobie pannę wykształconą, młodą, zdrową, ale proszę mi wybaczyć, że ja powiem to tak bardzo otwarcie, ze swojej sfery. Pani nie wierzy w miłość. Wie pan, teraz, kiedy już tak stoję na tym ostatnim stopniu i zastanawiam się, jak zrobić następny krok, to dochodzę do przekonania, że jedyna rzecz na świecie, która jest coś warta, to właśnie miłość. Ja myślę, na tym właśnie polegają nowe czasy. Że miłość teraz może się odważyć na coś tak niesłychanego jak nierówne małżeństwa. O. Tak właśnie teraz może się na to odważyć. A ja myślę, że już pan zrobił duży błąd, bo pan zmienił tryb życia. Nie, nie. Nie chodzi o pański MSZ. Gorzej, pan jakby się wyrzekł swego pochodzenia. Przecież księżna wie, że nie zerwałem kontaktu z rodziną. Och, wiem, wiem. Oczywiście, że wiem. Wiem nawet, że kupił pan ojcu gospodarstwo pod Rzeszowem i wiem nawet, kto panu pieniądze na to pożyczy. I widzi pan to właśnie, te demarsze uważam za zmianę stylu życia niepotrzebną. No oczywiście, że przyszłość w Polsce należy do was. To niewątpliwe. Ale musicie zostać sobą. Wie pan, odgrywać przed samym sobą rolę kogoś, kim się nie jest, to sprawa bardzo niebezpieczna, a przy tym uciążliwa. No tak, i gdyby pan jeszcze ożenił się tak z kimś, znaczy fałszywie, to uznałabym to po prostu za zdradę. Zdradę? Tak, zdradę wobec swoich, a tego kroku zawsze by pan bardzo żałował. O, zdaje się, że Maria idzie. Więc jak będzie, proszę księżnej? Wszystko ma zostać tak, jak jest. Dla pańskiego dobra, dla jej dobra. A przede wszystkim dla dobra mojego Ala, którego naprawdę bardzo kocham. Ale to jest bardzo trudna sytuacja. Wiem. Ale przecież to pan popełnił największy błąd, porzucając swoją narzeczoną. Starorojska mi wszystko powiedziała, wiem. No ma pan w niej przyjaciółkę, owszem. Ach, my darling. Właśnie zabawiałam pana z pychalą, jak tylko mogłam. I mam nadzieję, że our friend nie nudził się w moim towarzystwie, nieprawda? Teraz zgromadzeni tu jesteśmy bardzo licznie. Jest z nami pan Kazimierz Kuc, reżyser. Przez TZ. A także Agnieszka Czekajska. Jadna. Tak jest. Michał Żebrowski. Janusz Maszyński. Narzeczony, zakochany w Ariadnie w serialu. Tak. Anna Radwan. Elżbieta Schiller. Piotr Adamczyk. Józef Rojski. Joanna Szczepkowska. Ewelina Rojska przez Y. Mama Józia w serialu. Maria Gładkowska. Maria Bielińska. I Mariusz Bonaszewski. Nauczyciel Józia Kazimierz Spychała. Tak jest. Proszę państwa, zanim porozmawiamy, to wspominajmy troszeczkę. Zapraszam do obejrzenia sceny z serialu. Najniższe uszanowanie dla szanownych pań. Najuprzejmiej przepraszam, że ośmielam zakłócać szanownym paniom. Proszę mi łaskawie wybaczyć. Proszę bardzo, panie Gołąbek. Nic nie szkodzi.
to jest dla panny Oli. To znaczy dla panny Aleksandry. Jeżeli szanowne panie będą łaskawe pozwolić, to czy mógłbym osobiście? Do Oli? Jeżeli łaskawe panie. No bardzo proszę, niech pan siada. Proszę zabrać okrycie pana Gołąbka. To jedna z tych scen, które pokazują, że jest to serial o świecie, jakiego właściwie już nie ma w tej chwili. Mieliście państwo takie poczucie, że to serial o końcu pewnej epoki? No dokładnie. Właśnie to jest cały Grzeszkiewicz, bo on pisał tę książkę późno, kiedy sam jest Ruczykiem Starym, ten świat odchodził i chciał zostawić taką wielką, zbiorową, epicką fotografię. I grzebanie się w tym starym świecie poprzez wspaniałą rękę autora, bo piękną zabawą dla mnie, tej wielkiej rodzinie. Czy ktoś z państwa pamięta jeszcze jakieś okruchy tego świata? Pani Joanno, pani ma wspomnienia, związane z samym Iwaszkiewiczem zresztą. Z Iwaszkiewiczem, no o tyle rzeczywiście, że ja miałam szczęście poznać Jarosława Iwaszkiewicza, ponieważ był przyjaźń z moim dziadkiem i zawsze przy okazji takich imienin mojego dziadka zawsze bardzo hucznie obchodzonych przychodzili różni pisarze, ale rzeczywiście Jarosław Iwaszkiewicz był, można powiedzieć, był królem zawsze takich spotkań, choćby z powodu samego wyglądu, ja już nie mówię o osobowości właśnie takiej pańskiej, królewskiej, ale on był po prostu, to nawet trudno powiedzieć, duszą towarzystwa, on naprawdę królował, górował nad wszystkimi. Był niezwykłą postacią, ja pamiętam go jako dziecko, ale pamiętam po prostu takiego wielkiego pana, wchodził w takim kożuchu, no coś wspaniałego. Nie, w kożuchu nie mógł wchodzić, bo to był czerwiec, przepraszam. Natomiast tak, no pamiętam go bardzo dobrze i dlatego też bardzo szybko się zaczęłam interesować jego literaturą i potem, kiedy dostałam propozycję, żeby zagrać właśnie w Sławie i Chwale, strasznie się ucieszyłam z wielu powodów. A jak państwu grało się w tym serialu? Czy państwo macie jakieś, czy mieliście jakieś swoje wzorce tych postaci, arystokratów, wspaniałych ludzi, którzy no, żyli zupełnie inaczej niż my w tej chwili? Ja wzorca nie miałam, ja się tylko odwołałem do książki i do własnej wyobraźni, do tego, jak ja bym sobie wyobrażał to i przyswoiłem tak te postaci. No, to jest ogromna książka, więc ja myślę, że każdy z nas na swój sposób korzystał z tego jako źródła wszelakiej inspiracji, nie tylko pewnej wiedzy, ale myślę, że pewnej inspiracji tak do tak zwanych jakby twórczych przemyśleń. I ja myślę, że to samo już wystarcza, że to było, więc myśmy tylko jakby część tego materiału wykorzystali. To jest dobrodziejstwo właśnie robienia tego serialu, że to nie jest, że to ktoś napisał, tylko że to jest faktem literackim i można z tego dowolnie korzystać. Akcja i książki serialu toczy się 1914-1947, to jest 33 lata. I tutaj różnie było z obsadą. Na przykład pan Michał Żebrowski gra tylko do pewnego momentu, później Janusza Myszyńskiego gra Jan Prycz. A były też postaci, które grały przez cały film, to znaczy postarzały się o 30 no, parę lat w tym filmie. Na przykład pani Joanna. Pani Joanno, i znakomita charakteryzacja. Tutaj możemy zdradzić, jaka że pani charakteryzacja w serialu niesamowita, pani się bardzo zmieniła. Nie, no skąd, że kiedy Rojska kończy, znaczy ona w ogóle nie umiera w filmie, ani w powieści zresztą, bo to są właśnie ci ludzie, jak to się mówi, lepiej zrobieni, którzy, to jest takie pokolenie. Ludzie, którzy przeszli niezwykłe rzeczy z powodu naszej trudnej historii, a jednak mimo wszystko żyli bardzo długo, wiele dłużej niż ci, którzy uważają, że nie wiem, chłodne spojrzenie szefa to już jest taki stres, że tego po prostu nie wytrzymają, dostaną ataku serca. To są zupełnie inni ludzie właśnie tacy jak Rojska. Natomiast co do tej staruszki, ja nie wiem o co chodzi, ja mam 95 lat, także to nie, ale poważnie. Poważnie, to była jedna z ciekawszych zadań właśnie, zagranie takiej osoby, jaką była Rojska, czyli osoby, która
przede wszystkim nie miała w sobie czegoś, co zwykle mają role kobiece, to znaczy epatowania kobiecością. Tego w ogóle Rojska nie miała. Jej siła polegała właśnie na tym, że miała taką ogromną pokorę wobec przemijania, wobec swojego życia. W związku z tym tam nie było żadnego silenia się właśnie na jakiegoś kokietowania, powiedzmy, widza czy otoczenia, odwrotnie. Ten czas bardzo był widoczny na jej twarzy i powinien być widoczny, także myśmy bardzo nad tym pracowali, żeby właśnie ona się tak no, starzała wyraźnie. Może nie zawsze dbając o jakiś estetyzm tego, tylko żeby to było bardzo widać, że ta osoba ma właśnie tą wobec czasu taką zgodę na to, że przemija. No, to była sztuka wielka ze strony charakteryzatorki, rzeczywiście to, czego dokonała. Podobno udało im się nabrać nawet samą panią. Tak, był taki moment. Był taki moment, ponieważ stał tam taki mały monitor na planie i ja już ucharakteryzowana na to takie zupełnie końcowe stadium, otwierałam drzwi, weszłam. I tak sobie pomyślałam, o jakaś staruszka tutaj przyszła, ale to rzeczywiście kompletnie siebie nie poznałam. Także to niezwykłe przeżycie. Ewelina Rojska jest taką rzeczywiście postacią, no chyba najbardziej typową dla postaci sławy i chwały, szukającą, walczącą, ale nie do końca szczęśliwą. Mnie się w ogóle wydaje, że to jest serial o ludziach takich prawdziwych, to znaczy to nie są ludzie, którzy są... którym się wszystko udaje. Wie pani, czasy były takie, to jest utwór, to opowiada o straszliwym tym pierwszym połowie naszego wieku, gdzie były wojny, rewolucje, zamach stanu i tak dalej. Tutaj w tej części Europy to przecież tu na dobrą sprawę nikt nie miał normalnego, prostego życia, tylko w każdym miejscu były jakby kupę nieszczęść. I to jest jakby też o tym. Ale były takie właśnie instytucje matki, jak Ewelina Rojska, które właśnie widać w ramach tych tradycji, to wszystko trzymają jednak. Że ciągną w tej biedzie, w tych zbrodniach i tak dalej, jakby to życie, które musi istnieć. Panienka powiedziała, że jakiś Biliński przyjechał. Alo, wrócił. Siadaj. Gdzie Marysia, gdzie twoja matka? Mama jest w Hiszpanii, kupiła tam małą posiadłość. Zawsze wiedziałam, że nie wróci. Zawsze była księżną Bilińską. A ja pracuję w fabryce, wiesz? W fabryce? Tak. Tu w Milanówku. W jedwabnictwie. Zwijam nici. Łatwa praca. Kazałam zawiadomić Olę, że przyjechał jakiś Biliński. Ola też tu mieszka. Wiesz, że jej dzieci... zginęły. Helenka i Andrzej w powstaniu, a Antek w lesie, na wsi. Dobrze, że przyjechałeś. Jedni umierają, a drudzy żyją. Trzeba żyć. To najważniejsze. Trzeba żyć.